Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale. Dzisiaj w holu zakupowym, bardzo szybkim, dosyć krótkim, bo to taki hol ostatniej potrzeby. Słuchajcie, bo zbliżają się Xawerego urodziny. Film z tych urodzin już widzieliście, znaczy nie z urodzin, a z przygotowań. No i oczywiście musiał towarzyszyć temu hol. Więc od czego zaczynamy? Pierwsze co to kupiłam w Lidlu, arbuza tego premium. Zależało mi na premium, żeby nie miał pestek, ponieważ będzie to arbuz głównie do sałatki, ale on też będzie pokrojony na stole, więc żeby ktoś, wiecie, nie siedział i pestkami w talerzek nie pluł czy pod siebie, to stwierdziłam, że kupię tego lepszego, troszeczkę droższego. Zakupiłam jeden chleb tostowy, żeby dzieci miały. Hol jest z Biedronki, z Lidla, z Lewiatana, tak i z Dilza nawet coś się pojawi. Bo tu będzie coś, co... A nie, wy jeszcze nie widzieliście tego filmu z przygotowań. On będzie jutro. Bo tu jest, są dekoracje, które zakupiłam do tortu Xawerego. W Biedronce kupiłam... Co kupiłam? Jak to się nazywa? Kukurydza. Dlatego, że jest 1 plus 1 gratis. I ona jest po 2 zł za sztukę wtedy, więc wzięłam, bo ostatnio zjedliśmy wszyscy bez Nikoli, a Nikola się ocknęła i mówiła, gdzie jest ta kukurydza? Mówię, dziecko już dawno zjedzona, mówię, byłaś w pracy, zrobiliśmy, a później pojechałaś do chłopaka i mówię, no myśmy zjedli tą kukurydzę trochę na siłę, bo już zaczęła się psuć, ale teraz wzięłam tak, że jutro zrobimy wieczorkiem, jak wrócę z pracy. Nie jutro, pojutrze, w niedzielę. Jeden szczypiorek wzięłam, bo będzie również robiona sałata na grilla. My na grilla będziemy mieć takie proste rzeczy, typu myślę, że jeszcze odpalimy ognisko, czyli będzie karkówka. Będę chciała też zrobić rybę, bo mam pstrąga zamrożonego, więc go po prostu rozmrożę. Obłożę go w środku masełkiem z czosnkiem i z cytrynką, więc mam nadzieję, że będzie pyszniutki. Wezmę go w folię aluminiową i tak będziemy podawać. Mam chyba ze 4 te pstrągi, więc zrobimy. Będzie filet z kurczaka, bo jeden mam jeszcze taki gotowy do zrobienia. No oczywiście karkówka, no i kiełbaska i będą również oscypki. Kiełbaska, myślę, że zrobimy jeszcze też ognisko z boku, bo dzieciaki na pewno będą chciały przy ognisku posiedzieć. A że tak powiem, to jest jedno przy drugim, więc chyba ognisko też rozpalimy, to jeszcze dzieciaki sobie pianki będą robiły, bo ostatnio jak robiliśmy ognisko, to te pianki nam fajnie zeszły, a ja całkiem niedawno kupiłam jeszcze jedno opakowanie, więc myślę, że forma ogniska to też będzie taka forma trochę atrakcji dla dzieci, bo jednak każdy tego grilla gdzieś tam może zrobić, ale z ogniskiem już nie jest tak prosto, a my specjalnie zrobiliśmy miejsce na ognisko na naszej działce, żeby taka opcja po prostu była, bo to ma być miejsce, w którym każdy ma się czuć swobodniej, odpocząć, a nie, wiecie, mieć elegancki trawniczek. Taki trawnik też będzie, ale miejsce na ognisko też zrobimy takie fajniejsze, większe, żeby można się było spotkać większą ekipą. Więc myślę, że jutro też ognisko będzie. Ach, no właśnie, jeszcze kaszanka. Ja bez kaszanki bym nie przeżyła. Uwielbiam kaszankę na grillu. Uwielbiam, po prostu ona z patelni mi tak dobrze nie smakuje jak z grilla. Ja tą kaszaneczkę rozkrajwuję, daję na to wcześniej zrobioną cebulkę na patelni, ja ją sobie tak, wiecie, podpiekam i później taką cebulką obkładam tą kaszankę, zawijam każdą kaszankę oddzielnie w folię i kładę na grilla. Więc takie przekąski i smakołyki jutro u nas będą zakrapiane zapewne piwkiem. Jak to przy grillu. Nie kupiłam jeszcze szampana bezalkoholowego, bo powiem Wam, że w Biedronce dzisiaj go nie było. Po prostu w szoku byłam. A nastawiłam się głównie na zakupy w Biedronce. W Lidlu byłam tylko po kaszankę, bo ta z Lidla mi o wiele bardziej smakuje jak ta z Biedronki. Za to w Biedronce jest dużo lepsza kiełbasa i zaraz Wam pokażę jaka. Jedną folię aluminiową, żeby było jak w te sreberka zawijać. Chociaż zaraz Wam coś pokażę, bo ja wczoraj coś jeszcze kupiłam w... Gdzie ja to kupiłam? W Mrówce. Właśnie, w Mrówce coś kupiłam. Pojechałam do Mrówki ogólnie za koszem na bio, na tym takim na zewnątrz, bo ostatnio no, połamał się, nie ma kosza, więc pojechałam za koszem i właśnie koło koszy leżały takie maty teflonowe. Ojej, leżały takie maty teflonowe,
I to są maty, które można też myć w zmywarce. To mnie bardzo ucieszyło. Maty, które służą właśnie nam, kładziemy, możemy je dociąć, kładziemy na grilla i można je później myć w zmywarce. Więc wzięłam dwie takie maty. Nie mam bladego pojęcia, czy one są dobre. Myślałam też o takiej macie całej, ale stwierdziłam, że tam nie będzie za bardzo miało jak skapywać, bo są też takie maty, które są bez dziurek na grilla. Ale boję się, że to gdzieś później pod ukosem, gdzieś ten tłuszcz się będzie utrzymywał, tu jednak będzie przeciekało, no i bardziej przesiąknie to zapachem tego grilla. No i wzięłam taką matę, zobaczymy, jak mi się to sprawdzi, dam Wam znać po imprezie, jak ta mata mi się sprawdziła w jakimś vlogu, czy to jest coś wartego. Jedna mata kosztowała chyba 16 zł, więc zobaczymy. Przekonało mnie to, że jest to, wiecie, do wielorazowego użytku, więc nie tak jak te tacki, że raz użyjecie i za chwilę już nic na to nie położycie, więc i że można mieć w zmywarce. To jest duża zaleta tego zakupu. No i co, kupiłam też 3 różne paczki żelek, ale to bardziej do domu. No nic nie mogę na tą kuchenkę położyć, bo mi tu wszystko będzie piszczeć teraz. Dobra. W Lewiatanie kupiłam pomidory malinowe, bo były po 4,70, więc no tutaj akurat Lewiatan cenami, jeżeli chodzi o owoce i warzywa, bardzo często w dużym stopniu wygrywa. Ogórki są z nim z reguły tańsze, jakieś tam jabłka, bardzo często różnego rodzaju owoce. No i ja na przykład ziemniaki też kupuję w Lewiatanie. Są dla mnie o wiele lepsze niż te na targu. Czasami trafię tą samą odmianę, ale nie wiem, skąd oni w Lewiatanie u nas biorą, bo to są gdzieś tutaj z okolicy, pewnie od ludzi, ale po prostu na targu bardzo często jest tak, że ta sama jest odmiana, ale są dziurawe w środku, co mnie strasznie irytuje. I jedne drożdże kupiłam, bo będę jutro jeszcze robiła chlebek żurawinowy, albo dzisiaj wieczorem. Zobaczę, jak zdążę, bo ja jeszcze dzisiaj jadę no, na jedno badanie, więc taki będę miała troszeczkę dzień przerywany. Muszę się streszczać. Tutaj z Dilza mamy 3 rzeczy. Wzięłam rurki Oreo, wzięłam mini takie ciasteczka Oreo i wzięłam takie ciasteczka w polewie Oreo i to idzie wszystko do dekoracji tortu. Jeszcze nie wiem, jak ja ten tort wydekoruję, ale coś mi się zdaje, że wszystko to powkuwam na takie wykałaczki i po prostu zrobię taki, wiecie, tort 3D, jakkolwiek to zwał. Na pewno ten tort pokażę Wam, jak będzie wyglądał w następnym filmie. Zobaczycie, jak ten tort będzie wyglądał i już Was gorąco zapraszam na kolejny film z przygotowaniem takim, gdzie będę i sprzątała, i coś tam robiła, i piekła, i będę jeszcze chwilę na spacerze z Azji. Także i będzie tam też dla Was fajny kod rabatowy na coś fajnego, więc gorąco Was zapraszam. Papier do pieczenia, bo już parę razy tak było, że mi się skończył i nie wyłapałam. Ajajajajaj, poleciałaby cebula, ale zanim cebula, to 3 opakowania malin, bo dzisiaj do tortu będą mi potrzebne maliny, bo stwierdziłam, że zamiast truskawek wrzucę tam malinę. I malinki kupowałam na targu, zawsze kupuję u jednej pani u nas malinki. Mój ulubiony papier z Biedronki, mega wsiąka wszystko, mega jest taki, no genialny jest, po prostu uwielbiam. On nie jest tani, bo kosztuje 10 zł prawie za 2 rolki. Zawsze go kupuję, jak jest też promocja, to wtedy staram się kupować go więcej, ale to jest papier, który świetnie chłonie, nie pyli się, więc ja go lubię. Dla dzieciaków wzięłam jeszcze jeden napój melon mięta. Jakieś nowe zapachy, był jeszcze ananas z miętą i mango z miętą. Także sporo tego wszystkiego, ale wszystko z miętą. Stwierdziłam, że jak jutro u nas ma być 28 stopni, a widziałam, że ostatnio jak kupiłam jeden z miętą, drugi bez miętą, to ten z miętą dzieciaki otworzyły, więc stwierdziłam, że wezmę z miętą. Widać, że dzieci bardziej lubią z tą miętą. Ja kiedyś myślałam, że ogólnie dzieci mięty nie lubią, bo ja byłam takim, wiecie, dzieckiem, które za miętą nie, samą miętę wypiłam, jak mnie bolał brzuch, herbatę miętową, ale nie lubiłam na przykład miętowych cukierków, miętowych rzeczy, czekoladek. Teraz mi się to zmieniło, ale kiedyś nie lubiłam. Za to na przykład w lodziarni lody miętowe z czekoladą schodzą mi bardzo dobrze i głównie kupują je właśnie dzieci. I zawsze jak przychodzi na przykład taka babcia czy tam ciocia z takim dzieckiem koło 4 lat i te dziecko pyta się, czy są zielone lody, mówię tak, miętowe, to ja chcę miętę. No i zawsze na pewno zjesz miętę, ja nie będę tego dojadać po tobie. No i te dzieci naprawdę biorą miętę i jedzą tą miętę. Dzieci naprawdę uwielbiają miętę. Fajnie.
Fajnie, bo ta mięta jednak jest dosyć ważna, a często rozwiązuje problemy żołądkowe u dzieci, a jak ktoś dziecka nie nauczył tej mięty pić albo nie dał posmakować tego, często jest tak, że właśnie mówią mamy, że przez to, że dzieci nauczyły się jeść lody miętowe, to chętnie piją tą miętę tak po prostu, na przykład w okresie jesienno-zimowym. Tutaj mamy chlebek u nas kupione w Lewiatanie. Kupiłam też dwa jogurty naturalne, bo będą pomidory w jogurcie, będą ogórki. Ogórków nie kupiłam. Będą ogórki, będzie sałata, więc na pewno jogurt naturalny mi się przyda na 100%. No właśnie, będzie cebulka, bo cebulka będzie potrzebna do kaszaneczki. No, bez tego ani rusz. No i oczywiście do sałatki, którą będę robiła z arbuzem, to jest sałatka coś a la grecka, tylko dodajemy tam właśnie arbuza jeszcze do tego wszystkiego, czyli taką sałatkę już mieliście na kanale. Tam był arbuz, jest słonecznik prażony, jest miks sałat, u mnie to będzie sałata lodowa, jest ser feta, są czarne oliwki i pomidorki. Ja po prostu pomidorka pokroję tego malinowego w takie kawałki i tyle. No i do tego sos będzie, ale na bazie miodu. Miód, oliwa, sok z cytryny i dodaję jeszcze ocet balsamiczny. Także taką sałatkę będę podawała. Ona jest taka orzeźwiająca i bardzo fajna właśnie do grilla. Dodatkowo zakupiłam dwa koncentraty, szukałam tego mutti, ale nie było ich w ogóle. No i kupiłam najlepsze cukierki, bo dzisiaj w Biedronce jest minus 20% na wszystkie cukierki na wagę. Powiem Wam, że u nas te cukierki w domu uwielbia każdy. To są te cukierki z tej ukraińskiej firmy. I to są takie jakby żelki w cukrze, galaretki. Przepyszne są, one są tak na maksa owocowe. Są takie owocaśne, dosłownie jak żelki Haribo. Przepychota! No i oczywiście czego nie może zabraknąć? Musztardy sarepskiej. To jest podstawa, która musi być na grillu. Wzięłam również sałatę w Biedronce, nie na targu, bo na targu jest gorzka u nas. Jakoś nie mogę trafić na targu dobrej sałaty, a ta z Biedronki mnie jeszcze nigdy w życiu nie zawiodła. Więc również wzięłam sałatę. No i wzięłam passaty mutti. Teraz ogólnie Biedronka ma bardzo dużo produktów mutti, ale te ceny to są takie, powiem Wam, ta passata, ile ona ma pojemności, bo może się wyrąbałam. No w sumie nie, to chyba na jedno wychodzi. 700 gramów ma pojemności, ale smak tej passaty jest całkiem inny niż te biedronkowe, lidlowe i te wszystkie inne. Nawet te z greckich czy włoskich tygodni, jakie są w Lidlu. I ta passata kosztowała 7,99, a pojawiła się też passata w kartoniku półlitrowym za 5,99. Więc tu chyba cena będzie dosyć zbliżona, jak spojrzymy później na takie litrowe pojemności. I tych passat wzięłam po prostu dwie. No i teraz kiełbasy. Słuchajcie, moim odkryciem w Biedronce jest ta dokładnie kiełbasa śląska z serem. Słuchajcie, ta kiełbasa to jest jakaś petarda. U nas się każdy w domu zakochał w tej kiełbasie. Ostatnio jak szliśmy do szwagrów na grilla, mówię do męża, to mówię, wezmę kiełbasę, mówię, ja kupiłaś tą z serem? I ja mówię, że tak. I tam tak samo, jedliśmy i tak w pewnym momencie mąż mówi, szwagier, ale ty nie dałeś tej naszej kiełbasy, tylko jakąś swoją. No mówi, no tak, no a co? Mówi, to wasza jakaś inna? No mówi, no daj, rzuć ją, mówi, to spróbujemy. No i ta kiełbasa zaraz zniknęła. Bardzo dobra, naprawdę Wam gorąco polecam tą kiełbasę, jeżeli lubicie taką fajną kiełbaskę z grilla, jeszcze z takim wylatującym serem. Więc na grilla kupiłam taką i kupiłam 4-5 opakowań, mam nadzieję, że wystarczy. Ale biorąc pod uwagę, że będzie jeszcze ryba, będzie kaszanka, będzie kurczak, będzie karczek, to wydaje mi się, że jeszcze wręcz zostanie tej kiełbasy. A na ognisko kupiłam taką, ona jest w tym momencie też w promocji w Biedronce, po 7,99 jak bierzemy dwa opakowania, więc i ona ma 91% mięsa. Jest taka w miarę chudziutka, chodzi mi, wiecie, nie są takie napompowane, bo na przykład te z Lidla mi mniej smakują, bo są dla mnie za grube. Ja nie lubię takich grubych, typowych kiełbas, lubię takie bardziej troszeczkę jakby podsuszane. Ewentualnie właśnie takie cieńsze, żeby były, żeby nie były takie, wiecie, jak serdelki grubaśne. I ta kiełbasa ma 91% zawartości mięsa, a ta ma mięso wieprzowe 85%, ser cheddar 9%.
więc 6% nam zostaje na wszystko inne. I to są dwie kiełbasy, które Wam naprawdę z gorącym sercem polecam, bo na przykład ta kiełbasa, którą kiedyś polecała Monika i ja już też Wam ją nieraz polecałam, kiełbasa z szynki, ta Select, jest świetna, ale dla mnie na przykład ona jest niedobra na gorąco czy na grilla. Jeszcze na gorąco jak Cię mogę, ale na przykład tak jak ja czasami lubię sobie pokroić kiełbasę w plastereczki, takie cienkie i obsmażyć na patelni tak, żeby ona wręcz była aż taka chrupiąca. Obsmażam ją delikatnie przez 15 minut na obu stronach. Ona mi się najpierw robi taka, wiecie, wyłudkowana każdy plasterek. Później odwracam, przypiekam ładnie. Jest przepyszna ta kiełbasa, ale właśnie nie ta Select, bo tamta jest fajna na gorąco, na kanapkę, ale nie do końca na przykład nam smakuje ona do jajecznicy czy do smażenia, tym bardziej na grilla. Za to te na grilla są genialne. I to są moje całe zakupy, więc jestem ciekawa, jak mi się to sprawdzi, jak mi się sprawdzą te maty przede wszystkim. Dajcie mi znać, jak macie takie maty całościowe. Nie wiem, one chyba i w IKEA były, tak mi się wydaje, ale ostatnio no, nie miałam czasu zalecieć do tej IKEA, bo wiecie, jak już wchodzicie do IKEA, to jak do Pepco, na pewno z czymś wyjdziecie i na pewno tam mnóstwo czasu stracicie, więc nie miałam aż tyle nadliczbowego czasu i stwierdziłam, że nie idę. No dobra, ja rozkładam te wszystkie zakupy, z Wami się żegnam krótko, wiem, ale no wiecie, czas mnie goni, a jeszcze już jest 11 godzina, a ja jeszcze z niczym nie ruszyłam, muszę masę zrobić, wystudzić, no okno umyć i tak dalej, także widzimy się już jutro w kolejnym filmie, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, miłego weekendu Wam życzę, przede wszystkim miłego weekendu, pa!